Enfin, how to reach paradise, how to be what everyone wants to be. The answer is no way. Witajcie detalingowy Dziadzia. Dzisiaj ze mną The Turner, The Turner i ich wosk w sprayu.
Zacznę od zapału. Bardzo fajny. Bardzo fajny, słodki, przyjemny. Umila pracę. Naprawdę fajnie. Fajny zapach, fajny, nieprzegięty, że tak powiem. Nie jest taki narzucający się. Przyjemnie. Kolejna rzecz. Atomizer. Guava. W ogóle dla mnie te atomizery przy takich produktach leżą. Całkowicie. Całkowicie leżą ze względu na to, że wrzucają mega dużą ilość produktu i tak jak było widać na fibrze, wąski pasek. Także no... Nie tędy droga moim zdaniem. Atomizer powinien go ładnie rozpylić na fibrę. Nie o to chodzi, żebym atakował fibrę z odległości 70 cm. Wtedy połowa produktu pójdzie, że tak powiem, w niebo. Więc Guala przy takich produktach moim zdaniem leży. Aplikacja. Klei się produkt. Może ze względu właśnie na ilość produktu, którą Guala wyrzuca. Jak już troszeczkę rozprowadzisz ten produkt, przepraszam, jest troszeczkę lepiej, ale rewelacji nie ma. I przejdę od razu do docierania. No tu jest tragedia. Tu jest jakiś dramat. Nie rozumiem. Ja najzwyczajniej chyba nie umiem pracować tym produktem. W żaden sposób nie udało mi się go dotrzeć. W żaden sposób. Próbowałem od razu odwracać fibrę, mieszać. Świeża fibra, dotarcie. Nie. Później odstęp minutowy, dwuminutowy, trzyminutowy. W żaden sposób. Aplikując ponownie, powiedzmy, produkt, czyli, że tak powiem, dwie aplikacje produktu, potęgujesz tylko te mazy, których nie można dotrzeć. Tragedia, naprawdę. Dla mnie produkt tak jakby w ogóle nie odparowywał. Dzisiaj rano po crumplingu specjalnie nagrałem takie jakby rysy, które uwydatniła para. To są właśnie te mazy, które no nie potrafię dotrzeć, które pod latarką inspekcyjną rano jeszcze były. Także tutaj, jeżeli chodzi o dotarcie, leży całkowicie ten produkt. Ja nie umiem nim pracować. Zużył, chyba że może z 5 mikrofil jakbym zużył, może bym go dotarł, ale tu nie o to chodzi. Teraz tak, kwestia przyciemnienia. Mistrz, tutaj przyciemnienie jest po prostu hardcore. Mało który produkt ma takie uderzenie, to trzeba przyznać. Co się wiąże z tym od razu? No maksymalne maskowanie. Tutaj to nie ma tematu, tu nie ma półśrodków, jeżeli chodzi o przyciemnienie i maskowanie. Ale niestety, jak to bywa w takich produktach, coś za coś. Traci się na połysku, także połysk jest taki średni. Bez polotu. Także no, kosztem przyciemnienia mamy mniejszy połysk. W słoneczku na filmiku może wydawało się to fajnie, ale to akurat była taka pora, gdzie jest tak pod wieczór, to słoneczko było przymulone, wtedy najpiękniej lakier wygląda i tutaj to pokazało, że naprawdę to przyciemnienie, znaczy fajnie, że wyszło to słoneczko, bo mogłem pokazać przyciemnienie, które naprawdę jest znaczne, naprawdę znaczne. Kropelki, czyli kropling, zjazd, też bez szału, jakoś tak bez polotu, bez jakichś tam achów i ochów, taki klasyk, myślę, że tak naprawdę to bardziej mi się podobał cropping K2 Pro, ich Spectrum bodajże się chyba nazywa? Chyba tak. Ten ich Quick Detailer, propozycja filmu Prawy Górny Ruch, zapraszam do obejrzenia, rewelacja, jeżeli chodzi o cropping tamtego produktu. No cóż, no teraz będę badał trwałość tego produktu, zobaczymy jak długo posiedzi. Autko będzie jeździło w warunkach miejskich, więc sprawdzimy, jak długo wytrzyma produkt na masce, na której w sumie to już chyba umarł tenzji, bo wczoraj niestety jeden filmik z croplingu wczorajszego, jak przygotowałem maskę, gdzieś mi wcięło, nie wiem. Może go nie nagrałem, myślałem, że nagrywam, a się nie nagrywał, więc filmiku nie ma. No dobrze, pomarudziłem, moją opinię już znasz. A, czy kupiłbym go ponownie? O tak, bo ten testerek dostałem od firmy Detarner, przyznaję się bez bicia. Dostałem kilka ich produktów do testu i staram się być obiektywny, więc tutaj moja opinia, jeżeli chodzi o produkt, nie kupiłbym go. Z tego względu, że jest upierdliwy, naprawdę. Ja nie potrafię tym produktem pracować. No dobrze, ja będę kończył. Fajnie, że wytrwałeś do końca. Do zobaczenia, do usłyszenia. Cześć!